Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Derail Valley i kolejny odcinek, proszę Państwa, z manewrami, bo jak pamiętamy, my tutaj mamy jeszcze jedno zlecenie, SU-34 do wykonania, tutaj również mamy trzy grupy do odstawienia i wykonajmy sobie to zlecenie w dniu dzisiejszym. To zlecenie, te wagony stoją tam. Więc tam się podstawimy, tylko musimy sobie tutaj wyjechać troszeczkę za tamtą zwrotnicę. Nie wiem, jak tu jest to wszystko ponastawiane, ale to się za chwilę dowiemy, przekonamy. Trochę wolniej. W sumie można już zatrzymać ciaponga. I dobrze. On się będzie teraz tutaj toczył, natomiast my w międzyczasie zobaczmy, jak tutaj poustawiać to wszystko, bo to jest tamten tor. Czyli my wjeżdżamy... Aha, wjeżdżamy dobrze. To wszystko poustawiane jest po poprzednim razie. No, to spoko. Tak jak se zjeżdża. Sama, bez napędu. No ale bez napędu, bo tam nachylenie było, jak pamiętamy. Także tutaj wjedziemy, podstawimy się, pukniemy i podłączymy SU-34. Pytanie tylko, od której strony? No właśnie, bo żeby nie było, bo to już to jest zdecydowanie dłuższy skład, słuchajcie. W związku z tym no, trzeba mieć to na uwadze, nie? Ciekawy jestem, ile ty czasu, znaczy ile, z jaką prędkością się toczysz. To do dychy się rozpędziła. Dobra, pogoń dalej. Może by te światełka, słuchajcie, pozamieniać. Ja się przespałem tutaj w grze. Dzięki temu jest dzień i więcej będzie widać, bo poprzednio oczywiście znowu była nocka. Więc no właśnie. Nic nie było widać, ale teraz będzie. Takie pierdzielenie kotka za pomocą młotka, no standardowo u mnie. Tak delikatnie, co by nie było. Zaraz podepniemy. No i oczywiście tu jest wyładuj, tak, azot, więc no wiadomo, że to trzeba będzie przejechać tam na ten tor D, chyba 1L, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam. Tam wyładujemy. Gra jest o tyle warta świeczki, że tu jest naprawdę bardzo duży pieniądz, czyli po drugiej stronie zakręciłem. Także myślę, że dosyć opłacalna sprawa. No i co? I my możemy w obecnej chwili wziąć sobie zlecenie. Czas na jego wykonanie to 84 minuty. Wartość, jak widzimy, 40 313, więc przeszło 60 tysięcy. Jesteśmy w stanie tutaj na tym zarobić. Sorry. I teraz tak. C4i. Upewnijmy się, ale no tak. C4i dokładnie. I my mamy na D1L wjechać. Także znowu. Ponownie. Wyprowadzamy skład. Ten jest zdecydowanie cięższy niż poprzedni, bo jak pamiętamy, poprzedni to tam niecałe 200 ton ważył, ten 429, więc no jest co robić. Zobaczmy w międzyczasie, co dalej. Dalej będziemy mieli na C1S część wagonów przestawić. Jeden na D4S. Jeden na A1S 760. No, ciekawy jestem, po której stronie to będzie. Natomiast D1L to jest obecny tor, na który musimy z tym składem wjechać. Tak też będziemy robili. Proponuję troszeczkę pogonić go, tu wszystko rośnie, no to nie możemy aż tak bardzo. Temperatura nam rośnie. Oczywiście nie chcemy, żeby tutaj coś się wysadziło w powietrze. Bo
bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Jest jedna ciekawa rzecz, którą napisał jeden z widzów. W tym odcinku tego nie zdradzę, bo to jest fajny materiał na odcinek wręcz, więc myślę, że dochowam tajemnicy, a zdradzę w odcinku, w którym będę chciał to przetestować. No i zobaczymy. Tymczasem my tutaj musimy wyprowadzić to wszystko ładnie. Tam już zwrotnicę jedną przestawiłem. Natomiast tutaj musimy przestawić jeszcze tę. A później sobie elegancko wjedziemy. Zastanawiam się też, czy przypadkiem nie zrobić takiego manewru, co by lokomotywę przestawić, słuchajcie, później, jeżeli by się okazało, że mamy nie od tej strony podpiętą, to żeby ją po prostu przestawić, nie? Tutaj muszę zrobić raz, a dobrze, bo to jest nachylenie, ta lokomotywa, no, radzi sobie jakoś z takim ciężarem, no ale mimo wszystko raz, a dobrze wyprowadzę, teraz przestawię zwrotnicę i dopiero zatrzymam pociąg. Dobra, weź ty wyhamuj. Ja widzę, że ty... O, dobrze. No i teraz w drugą maniutkę i pchamy. Tu będzie zdecydowanie łatwiej. No to z górki, to jak ona się rozpędzi tam, to wiadomo. Tylko dopilnować, żeby tutaj dobrze wjechać, nie? Także, tutaj zwrotnica jest dobrze przestawiona, albo ustawiona, jak kto woli. Następna również i tam na ten tor do wyładowywania wydaje mi się, że też jest dobrze, ale już tak nie do końca dobrze widzę. Niestety, starość nie radość, młodość nie wieczność. Ktoś tam napisał, że tutaj dziadek też gra w tę grę, jakieś Wicki czy Widza, natomiast jedna uwaga, nie publikujemy linków do innych kanałów, za to grozi wyciszenie danego delikwenta, także tutaj to nie nastąpiło, po prostu komentarz nie ukazał się, ale informuję, że takie rzeczy są zabronione regulaminem kanału. A regulamin kanału dostępny jest w opisie każdego praktycznie filmu czy live'a. Więc wystarczy czytać. Zgodnie z powiedzeniem, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania, tak? Dobra, my będziemy musieli troszeczkę tutaj już zacząć wyhamowywać ten skład, bo jak widzimy, już prawie cały znajduje się na torze do wyładowywania, aczkolwiek... Jak ja nie lubię ze spalonego hamulca korzystać. No, on tak wolno schodzi tutaj, no nie ma się czemu dziwić przy tak długim składzie, a no ale jednak. No. Że tutaj wprowadzimy sobie jeszcze ten jeden wagon i bezpośrednim wyhamuje. O. Dobra. Ciśniemy rozładować dziada. Pyk, 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 pyk. A kuźwa, minąłem tę maszynkę. Dobra, wyładowujemy. I sru. Dobrze, to mamy zrobione, to jest ogarnięte. W związku z powyższym, zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja z wagonami. Mamy do wyładowania najpierw tak, 814... A, no właśnie, to jest kuźwa to, co ja powiedziałem, no. Na C1S. Dobra, to, ja mogę wykorzystać pusty tor do przelotu tej lokomotywy i podpiąć się tutaj od tej strony. To jest 760. 760 dopiero na sam szary koniec idzie. Więc myślę, że to jest dobre wyjście z sytuacji. Tak, zróbmy to. Szybciutko pyk, 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 przepniemy, no bo tak czy inaczej to będę musiał to zrobić, no to już wolę mieć to z głowy, nie?
Ciach. Chociaż ten A1S, jak ja się obrócę tutaj. Wiecie co? Poczekajcie. Poczekajcie. Bo mnie się to chyba, kurde, za bardzo nie opłaca. 760 to ja mogę w pierwszej kolejności odpiąć. No to tak zróbmy, A1S. Bo mnie tu wygodniej będzie, wiecie? Mnie tutaj będzie wygodniej. Także, no nic, ciśniemy. Teraz wagony są puste, więc będziemy widzieć wszystko. Znaczy te platformy, no ale to wagony, nie? Bo w czym jest rzecz? Musimy wyprowadzić to za tę zwrotnicę konkretnie, gdzie jest kropka i wprowadzić tutaj, gdzie te trzy wagony stoją, nie? Właściwie to cztery, ale... No wiadomo. Jeden tylko wprowadzamy. A tutaj to manewrowanie takie i tak dalej, to... Nie ma też większego sensu w obecnej chwili. Sektor C jest... jest tam, nie? Dobra, bo się trochę rozbujałaś za bardzo. O, ta zwrotnica nas interesuje. A my wprowadzamy tylko ostatni wagon, więc to też takie... Szczerze powiedziawszy... Okropne takie manewrowanie całym takim składem tylko po to, żeby jeden wagon odpiąć. No ale jak mus to mus, no. Mówię, tak będzie wygodnie, bo tutaj wtoczymy tak na dobrą sprawę tylko kawałkiem ten wagon, a całość i tak później jedzie do przodu i chyba dalej to sektor C był, nie? O, dobrze, teraz musimy uważać, bo ty przechodzisz, synu. I przestawiamy zwrotnicę, wyhamujmy skład, ale kurde, daleko pojechał. Zobaczcie, jak daleko żeśmy wyprowadzili skład, nie? Elegancko. To teraz w drugą mańkę. Tylko tutaj to trzeba będzie uważać oczywiście, bo no popatrzcie, to skład tam gdzieś już za tunelem lokomotywa, sorki, natomiast my tak niewiele mamy do pokonania tutaj, żeby tylko ten jeden ostatni wagon odpiąć, także nic stamtąd nie będzie widać, bo lokomotywa za zakrętem, więc musimy sobie radzić tutaj tędy. No i w ten sposób właściwie, o, tędy, kurczę. Chyba za szybko jedziemy, no, zdecydowanie. Dobra, zobaczmy, jak tam wygląda sytuacja. Zaraz pukniemy, dobrze. No, powinienem odkręcić tam hamulce. Ale już tam się nie będziemy tym za bardzo przejmować. Wyhamujmy. No i teraz co? No i teraz z buta tam grzać trzeba, nie? Bing, bing, bing. Który to był? 760 to jest... Uźwa, który to jest? 760. Jak ty żeś daleko wjechał? O, jest. Dobra, czyli ten tutaj hamulec zakręcamy. A1S, wszystko się zgadza. I odpinamy. No dawaj, dawaj. Jakieś koguty mi pieją. No ale to zobaczcie, jak jest ten ulokowana stacja. Dobrze, czyli to mamy z głowy. Teraz dalej. D4S. A kuźwa, to też jeden tylko wagon. 960. No, no to się ładnie załatwi. Dobra. Jak się nie ma, co się lubi. To teraz tak. Nie wiem, czy on da radę.
albo ona, bo to lokomotywa. Natomiast tak czy inaczej musimy podciągnąć. Tam jeszcze widzę, co się dzieje, bo nas interesuje właśnie tamta zwrotnica, nie? Także myślę, że w ten sposób szybko tam skoczmy i teraz się przestawimy. O! O! Jeszcze cały wagon nie przejechał. Dobrze, dobrze. D4S. Ja nie wiem, gdzie... Ja nie wiem, gdzie jest ten tor dokładnie. Tak? D4... Tak, D4S. Nie wiem, gdzie dokładnie jest ten tor. W związku z tym idziemy go sobie namierzyć. D4S. A, to jest ten tutaj. I on nie jest pusty. Ale przestawimy sobie tu zwrotnicę. Tamta dobrze jest nastawiona. I tę musimy przestawić. O. No i ta już też jest dobrze nastawiona. No, to można cofnąć całym składem, tylko po to, żeby kolejny jeden wagon odpiąć, nie? To jest mądrości Pabelluska, kurczę, oczywiście. O, przepraszam. Zastawnik kierunkowy jeszcze. Dobra, myślę, że tyle wystarczy z napędu, bo ona i tak się tam rozpędzi jeszcze troszeczkę. A tutaj tak na dobrą sprawę to niewiele jest do pokonania znowu. Ze względu na długość składu, nie? Jeszcze trochę, drodzy Państwo, jeszcze trochę. Tylko tutaj trzeba będzie teraz uważać, bo tam widzimy, że te wagony stoją. Ja chyba nawet nie będę zbyt daleko wjechał, o ile uda się tak wyhamować, nie? No nie wiem, coś tak na oko, to tak coś około 20 już cisnę. Więc przydałoby się... A, nie, nawet wolniej. A, i stąd widać. Dobra. Myślę, że można wyhamowywać. I teraz, jak my tam stoimy? No, kuźwa wyliczone. To nie jest kwestia przypadku. Nie może być. Lecimy go odpiąć. Czyli tak, 960 to się zgadza na torze D4S i to też się zgadza. Jak się wolę upewniać. Nie chcę pierdylią razy tutaj się podpinać, odpinać i... Pyk. I to byśmy mieli. I teraz ostatni już... ostatnie wagony, które są do odpięcia, to na C1S, więc proponuję, aby może zrobić tak. I tak tutaj to nie jest ten sektor, więc musimy stąd wyjechać. I dajmy jej trochę tam napędu, a my w tym czasie namierzymy, gdzie jest ten tor C. Ten, który nas interesuje. Ile tam było? C1S. Czyli to jest ten tor dokładnie. To jest ten tor, więc tutaj on jest pusty. W porządku. I tu zwrotnica jest dobrze nastawiona. Tutaj też widzę, że dobrze nastawiona. Ta nie jest dobrze. Dlaczego pociąg mi tak szybko ucieka? Synek! Kuźwa, zagalopowałeś za bardzo. Ty. Ping, ping, ping. Tu jest dobrze. Mistrzuniu, poczekaj na mnie. No i jeszcze tylko tę zwrotnicę musimy przestawić i będzie tor wolny do jazdy.
żebyśmy mogli wtoczyć te wagony. No tak zwalnia. Ciekawy jestem, czy zdoła jeszcze dociągnąć ten ostatni wagon tutaj, żeby te zwrotnice przestawić, czy trzeba będzie napędu użyć. Oj, to już tak na oparach. No, metry zostały, trzymajcie kciuki. Taki challenge. Oj, ale chyba jej nie wyjdzie. O nie, niestety. O, jak mi przykro, ale siebie lama. Ciągnij kuźwa i nie denerwuj mnie. Specjalnie tutaj muszę fatygować. No. I teraz pyk. Dobrze, to się udało, więc my nie musimy już tak cisnąć. Natomiast tu sobie poprzestawimy. Hamulec zwalniamy. Czy hamulec zwalniamy? Tam odhamowujemy. Coraz szybciej te manewry idą, nie? Takie. A to trzy grupy do odstawienia. No tylko też umówmy się. To nie są jakieś nie wiadomo jakie odległości, jak w porcie. Tam, to tych sektorów jest masa. Ale ja w porcie dobrze się czuję akurat. Ja lubię akurat tę lokację. No i oprócz jakby samej specyfiki lokacji, to jeszcze możemy liczyć na naprawdę sporą ilość zleceń różnorakich. Od manewrów poprzez jakieś tam zlecenia logistyczne i tak dalej. Ale coś chyba tutaj za bardzo, o właśnie, pędzę. Dobra, C1S, tak to się wszystko tutaj zgadza. No i zatrzymujemy. I dobra, tam po drugiej stronie chyba jest okej. Ach, to nic się tu nie dzieje. Dobra, zakręcamy, odpinamy i zaraz będziemy liczyć pieniądz, słuchajcie. To jest to, co misiaczki lubią najbardziej, a przynajmniej pabeluski. Blisko kuźwa do biura, ale oczywiście nie mógłbym być sobą, gdybym w mur nie przywalił. Czy my zrobiliśmy wszystko? No tak. Proszę bardzo, 20 minut. Kurde, felek. Ale ja lubię pieniądze. No dobrze, proszę Państwa, $40,313 to podstawa, plus do tego $20,156,5 premii czasowej, co daje nam łącznie $60,469.50. No i to jest bajka. To jest bajka, bo w tym momencie na naszym koncie, w portfelu, mamy kwotę $242,020.62. Żyć nie umierać. Ciekawy jestem, jakie opłaty. No, sam będę tę lokomotywkę zaraz serwisował, także... Także to już zrobię poza nagraniem. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.